Witajcie w poniedziałek. Patrzcie, co udało mi się kupić w Lidlu. Truskaweczki. Już je obrałam, zaraz je umyję. Tu mam jeszcze jedną paczkę. Moja faza na zielone spodnie trwa, ale muszę wam pokazać, co oglądamy, bo totalnie się zajarałam. Farma Clarksona. Andrzej już oglądał, prawda, Andrzeju? Ja nawet przeczytałem obydwie książki. A kto ci je kupił? Kasia. I wyszedł trzeci sezon, który jest bardzo szeroko komentowany w sieci. I przyznam, że wcześniej Andrzej mi o tym opowiadał i było to śmieszne, ale nie zaciekawiło mnie to na tyle, żeby to oglądać. A teraz się skusiłam i kurde, kozackie to jest po prostu takie śmieszne. Ten Jeremy to jest taka sierota. Jeszcze występuje tam w tym wszystkim taki śmieszny pan, co nie wiadomo, co mówi. Ekstra to jest. No i w sumie ten chłopak, jak on ma na imię? Kaleb? Który mu pomaga, też jest sztosem. Także umyję truskawki i oglądamy dalej. Przychodzę do was z naszą pilnie strzeżoną tajemnicą, która kryje się w tej oto torebce, słuchajcie. Tutaj leży już moje opakowanko. Andrzej tam kurczaczka robi, ale to bez związku ze sprawą. Natomiast tutaj leży moje pudełko, mam tą torbę i poczekajcie, rozpakuję to wszystko i pokażę wam, co takiego mam w środeczku. Powiem wam, że ogólnie to chyba jakaś kara boska mnie spotkała, tylko nie wiem za co, bo oderwanie tego badziewia z ceną i takiego tego, wiecie, zabezpieczenia antykradzieżowego. To jest po prostu droga przez mękę. Ale ogólnie już mogę wam pokazać, że kupiliśmy taki komplecik, bo słuchajcie, Andrzej ma szefa, a w zasadzie Andrzej ma kilku szefów, ale o jednym zawsze mi mówił, że ma takiego uroczego buldożka. I uroczy, że to nie wiadomo, ważne, że z opowieści, tak? Chrapie i pierdzi, chrapie. Jak każdy buldog francuski. Tak, a ja uwielbiam pieski, wiedzę o tym. Ja kocham pieski i po prostu jak ktoś ma pieska, to od razu kojarzę się z pieskiem. I tak się składa, że pan Krzysztof, który pewnie teraz to ogląda, pozdrawiam, dzień dobry. No właśnie, jest właścicielem takiego uroczego czworonoga. I jak tylko weszłam do sklepu i zobaczyłam to, no to pomyślałam o nim. I do tego, słuchajcie, jest taka... O, taki kubeczek. Taki na kawkę, powiedzmy. I takie duże na herbatkę. No czyż to nie jest urocze? Z prostu. To jest taki cute. Taki cute zestaw. Nie wiem, z jakiej to okazji. Urodzin. Bez okazji. Nie jest to istotne. Po prostu jak tylko to zobaczyłam, to przed oczami miałam tylko pana Krzysztofa. No i nie było bada, jak mi się coś uroi, to trzeba kupić. Także odpakowuję to teraz, bo no nie jest lekko. I zaraz wam to pokażę, jak ładnie to spakowaliśmy. Andrzej zachwyca się mięsem, czy to normalne? No, zobacz, jakie ładne kawałki, a to są z Lidla. Już kiedyś Grzesiu mi przyrządzał, to jest ta wołowina irlandzka Black Angus. Także fajnie jest takiego. No taki stek to ci będzie kosztował w restauracji z jakieś 80-90 ziko, nie? A ta paczka kosztowała, już nie pamiętam ile, z 30? 40? No chyba coś koło tego. A jak to przyrządzisz, Andrzejku? Otóż teraz jest to wyciągnięte na wierzch. Tutaj mam taką specjalną kratkę do lodówki od Grzesia, naszego super sąsiada. Już nie sąsiada. I teraz to będzie, jest wyczyścimy to tak papierem, żeby było suche. Sól, pieprz. Jakiś tymianek sobie będzie całą noc siedziało w lodówce, już na takiej kratce, nie w opakowaniu. Jutro ogarniam smażenie na patelni, tak tylko żeby skórkę przyrumienić, tak czyli na krótko, bardzo mocno ogień. Potem pakujemy to do takiego worka próżniowego, mamy też maszynkę z Lidla. I w sufit w termomiksie jakieś 2 godzinki, 56 stopni, bajka. No, także tak, Andrzej mięsożerca zachwyca się mięsem, a ja przygotowałam nasz prezencik do tego, by został wręczony. Nie pokazywałam wam drugiej strony tych kubeczków, ale tak jak widzicie, tu jest przód, to taki słodziak, a tutaj jest dog lover i tak samo jest na tych mniejszych kubeczkach. Tutaj psina się schowała
ale specjalnie to tak obłożyłam. Tutaj jest tego siana bardzo dużo, po prostu chodzi mi o to, żeby się to nie poobijało. Tutaj może zaraz jeszcze dołożę. Andrzej, jak będzie to wiózł, to będzie musiał na to co? Uważać. Tak, bardzo uważać, Andrzeju. Bo to jednak szkiełko, a nie chcę, żeby to było, wiecie, w tych papierkach, bo tak po prostu wygląda ładniej. Także teraz tak oprzykrywamy to i te niebieskie muszę zdjąć, to pod spodem jest srebrny. No. I będzie ready. Słyszycie okap, bo Andrzej smaży kurczaka, a ja wyjęłam kartony i ogólnie buty. Powstał tu taki artystyczny nieład, gdyż tam na tej półce miałam część butów letnich, bo tu były zimowe i leci podmianka, więc przejrzę teraz te buty. Może nawet część z nich, nie wiem, odłożę albo wystawię na Vinted. No, a resztę tu poukładam. Robię porządki i w ogóle zobaczcie, jak pantofle Andrzeja są porządnie przechowywane. Tu po środku jest takie drewniane kopytko. Jeżeli szkoda wam kasiorki na coś takiego, to można kupić też takie plastikowe. No, my akurat postawiliśmy na drewniane, bo jest po prostu no, sztywniejszy ten materiał i porządniejszy. Ale dzięki temu możecie zobaczyć, że bucik cały czas trzyma taką swoją ładną formę. To są w ogóle buty ślubne Andrzeja. Ale one są czarne, więc pójdą na górę. Tu odkładam, słuchajcie, kubkę butów, których nie potrzebuję teraz w tej dolnej części. Te Air Force pewnie będą gdzieś z przodu stały, bo jak znam życie, odpali mi w końcu jakiś taki dzień, że mimo, że będzie ciepło, to stwierdzę, że będę taka stylowa i będę chciała je założyć. Ale ogólnie tak, chowamy już te buty. O, tutaj aż dwie pary się kryją. Muszę to serio przejrzeć. Mamy to, słuchajcie, sukces. Wszystko, co letnie się tu pomieściło, wszystko, co za ciepłe, jest tam na górze. Odkurzyłam podłogę. Tu zostało 6 par butów. Dwie są takie stricte na siłowni moje i Andrzeja, resztę do chodzenia. Jak będę chciała założyć wasy czy coś, to sobie je wyjmę z pudełka. Udało mi się zdjąć te srebrne cuśki, więc teraz prezentuje się to dużo lepiej, a w zasadzie niebieskie cuśki i teraz jest srebrne. Mega cute to wygląda. Myślałam, że Andrzej da to szefowi w piątek, ale uświadomił mnie, że zrobi to już w środę. Także bardzo jestem ciekawa, co pan Krzysiek powie na taki prezencik z przymrużeniem oka. Jestem przekonana, że w nowym domu znajdzie się miejsce na takie urocze bibeloty. Więc mam nadzieję, że mu się spodoba. A teraz chyba się zbiorę i jeszcze przejdę na taki króciutki spacer, dlatego że mój pierścień na zegarku jest niedomknięty. Ten od ćwiczenia. No bo dzisiaj nie byliśmy na siłowni, więc nie ćwiczyłam tak stricte. I chyba uskutecznię spacer, żeby mieć zamknięte wszystkie 3 pierścienie. Może tak zrobię, ale przemyślę to jeszcze. Wracam do was, słuchajcie, bo poszliśmy na ten spacer i niestety nie zebrałam kamery, ale mam nowego przyjaciela. Poznaliśmy pana, który spacerował sobie z takim pieskiem rasy Border Collie. To są, Andrzej wam tu wstawi, takie pieski jakby pasterskie, no był taki cute, no po prostu. Zapytałam, czy mogę pogłaskać i za każdym razem, jak będę mówić o pieskach, będę wam tutaj o tym przypominać. Właściciela psa trzeba zapytać, czy tego psa można dotknąć, nie wszystkie pieski lubią ludzi, niektóre się stresują, jeżeli ktoś obcy do nich podchodzi, więc żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, pamiętajcie, przypominam to wam, wy to przypominajcie swoim bliskim, bo bardzo często niestety dzieci podlatują do piesków tak na jolo, a nie każde pieski reagują tak, wiecie, przyjaźnie i pogodnie. Ten taki był, ale i tak zapytaliśmy, no i jak już pan nam dał zielone światło, że tak, że piesek bardzo lubi ludzi, on w ogóle już nas wypatrzył, to tak czekał, aż zwrócimy na niego uwagę, to on wyczaił nas, a nie my jego.
No i w ogóle to jest takie cute, bo właśnie od razu po prostu zaufanie z marszu, piesek się wywalił brzuszkiem a do góry, a ty mnie, człowieku, miziaj. No po prostu uwielbiam, wylizał mi całe ręce, trochę też buzię, więc muszę iść się umyć, ale tak, kocham pieski. Kocham, uwielbiam. I to jest w ogóle super opcja, jak macie fajnych sąsiadów na osiedlu z psami. Tak jak wczoraj byliśmy na spacerze z Olgą i z Damianem oraz z ich pieskiem Etną. Dlatego, że to jest tak, macie przyjemność, możecie przyjść, pomiziać, wyjść na spacerek. Ale jak chcecie gdzieś jechać na wakacje, to w długą i nie ma problemu. Wakacje, tak samo. Ty chodzisz z pieskiem, się bawisz i miziasz, a kupę zbiera właściciel. No, no właśnie. I za weterynarza też buli właściciel. To jest też istotny case. Także tak, trzeba do wszystkiego podchodzić z głową i odpowiedzialnie, my ceniąc sobie swój komfort i taką, wiecie, powiedzmy pewnego rodzaju wolność, nie decydujemy się na pieska i myślę, że to prędko nie nastąpi. Także fajnie, że mamy fajne pieski i fajnych sąsiadów, którzy pozwalają nam trochę tej miłości zażyć od ich piesków. Tak, no. A się nakręciłam, ale słuchajcie, to było takie cute. No dobra, koniec mojej poplaniny, bo gadam bez sensu. Kochamy pieski, wszyscy to wiemy. Dziękuję wam bardzo, do jutra. The next day. A tutaj możecie zobaczyć, Andrzej ma szybką przerwę, żeby wstawić steka do sous vide, tak? Mm-hmm. Przygotowuję się patelnia. Pokażę wam może, na, jak to wygląda na tej krateczce. O, tu ma Andrzej tak mięsko już wstępnie przygotowane. Za chwilę pewnie wyjmie swoją magiczną maszynkę i je zapakuje próżniowo, co postaramy się wam pokazać. Andrzej zrobił szybko w termomiksie, słuchajcie, to jest ekstra. To było niecałe pół minuty. I mamy masełko z rozmarynem, które trafi teraz do tego uroczego pojemniczka, takiego do, wiecie, do robienia fondantów i takich rzeczy. Mamy pakunki, trochę się nasyfiło wokół, strasznie szybko, ale mamy pakunki ze skórką przypieczoną. Teraz sobie lecą do termomiksa, do sous vide i będą sobie tak siedzieć przynajmniej godzinę na 54 stopniach. Zgodnie z radą Grzesia, Grzesiu się zna. Więc je wsadzamy i co, i czekamy, a potem tylko dorobimy fryty jakieś. Opa. Jeden. Usadzimy drugi. Przykryć tak, żeby wodą były. Jeszcze trochę wody doleję. I tak się będą kręcić w 54 stopniach. Przychodzę się z wami pożegnać. Słuchajcie, Andrzej zrobił tego steka, ale jak już go zrobił, to wam go nie pokazał. Także musicie sobie tylko wyobrazić, jak to ładnie wyglądało z tym masełkiem i z frytyczkami. Podobno było smaczne, to jest najważniejsze. Tata był zadowolony, przy okazji Andrzej dał mu tą taką plakietkę Forda, którą było ostatnio widać u nas w bagażniku. I tata był naprawdę zadowolony. Także fajnie. Dzisiaj już jest czwartek, słuchajcie, ja wróciłam właśnie z pracy. Teraz będę sobie chillować. Andrzej niestety pracuje, ma jakiś upgrade. Ja właśnie odpaliłam sobie klimę, więc nie wiem, może słyszycie szum, ale no jest tu ciepło. Mamy w mieszkaniu 29 stopni, podczas gdy na dworzu jest, słuchajcie, tylko 18. Także tak, to jest moje nowe favorite urządzenie w domu. No jedno z, bo
jest na piedestale jakby w topce razem ze zmywarką i suszarką bębnową. Także tak. No, ja zmykam. Myślę, że polecę sobie do Żabki Poloda. W ogóle dzisiaj o godzinie 19 Iga zagra mecz w Rzymie. Andrzej coś do mnie pisze o klimatyzacji. Więc zmykam, bo muszę przeczytać. Zaraz się może okaże, że źle ją włączyłam. Kiwie. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!